od 17 września do 9 października zapraszamy na motosalon kuriera porannego, który mieści się w Galerii Alfa. Można zobaczyć cztery marki naszych lokalnych dealerów samochodowych. Między innymi jest tutaj samochód Renault Clio. Jest to segment klasy B, auto rodzinne z szeroką gamą silników ekonomicznych. Obecna wersja samochodu Renault Clio, jest to czwarta generacja, wyszła od 2012 roku, ma bardzo dobrą sprzedaż, ludzie już się poznali na tej marce. W tej chwili od września 2016 roku wchodzi nowa generacja jako faza druga. Będzie delikatnie zmieniona część wyposażenia w środku, jak też i wykończenie samochodu. Samochód Renault Clio posiada duży bagażnik, w tej klasie jeden z największych, jest to 300 litrów pojemności bagażnika. W środku jest bardzo dobre i proste wykończenie. Chciałbym zaprezentować Suzuki Baleno, auto z roku 2015. Produkowane przez japoński koncern Suzuki. W aucie występują dwa silniki, 1.0 turbo doładowany 3-cylindrowy motor. Występuje także motor 1.2 4-cylindrowy bez turbo doładowania 90-konny, który występuje także w wersji hybrydowej. Auto w podstawowej wersji posiada klimatyzację. Auto znajduje się w przedziale cenowym od 43 900 zł do 73 900 zł. Prezentowany samochód to jest Kia Rio. Dostępny jest w wersjach hatchback oraz sedan. Dostępna gama silników. To są dwa silniki benzynowe, 1200 oraz 1400 m3. I silniki wysokoprężne 1.1 oraz 1.4. Prezentowane auto to jest akurat hatchback. Hatchbacki rozpoczynają się od 45 990 zł, natomiast prezentowany model jest to wersja Business Line Plus. Kosztuje 58 590 zł, jest wyposażony w 17-calowe felgi, nawigację, kamerę cofania. Także jest to jedna z wyższych wersji, aczkolwiek jeszcze nie najwyższa. Rio w obecnej wersji jest to model, który przed lifting w 2015 roku, jest to trzecia generacja tego samochodu. Czwarta generacja tego samochodu, najnowsza, zostanie zaprezentowana na targach w Paryżu 29 września w tym roku jeszcze. Dostępna w polskich salonach będzie od marca przyszłego roku, czyli od 2017 roku będzie można się w Polsce kupić.